Witam ponownie ludziska, to znowu ja, Bungo, a my oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z Wieśkiem III. Dzisiaj mam do zrobienia kilka rzeczy. Przede wszystkim mam tutaj poszukiwanie, rysztunek szkoły żmii. W sumie chętnie bym to zrobił. Oprócz tego chętnie bym też pobuszował po okolicznych znakach zapytania i zobaczył, co tam uda się nam znaleźć. Poeksperymentuję odrobinę z długością odcinków, być może będę dłuższe wrzucał, ponieważ chcę tą grę w miarę kompletnie tutaj wam przedstawić. To znaczy, że jak już mówiłem, dosyć duże rzeczy będziemy robili, w tym i questy poboczne, więc myślę, że takie 35-minutowe odcinki to jest minimum i nawet nie wiem, czy nie dłuższe będziemy musieli robić. W każdym razie, najpierw chcę odwiedzić być może ten znak zapytania, albo właściwie sprawdźmy, gdzie mielibyśmy znaleźć te rzeczy z tego questu z poszukiwaniem rynsztunku. Aha, tutaj. Okej, okay. Czyli to jest kompletnie inna część mapy, więc myślę, że to nie byłby głupi pomysł, gdybyśmy sprawdzili te cztery znaki zapytania i dopiero później tam wyruszyli. Zobaczymy, czy to się nam opłaci. Mamy jaskółkę przygotowaną? Nie mamy jaskółki przygotowanej. I to jest problem. Odpocznij. Przydałoby się ją zrobić w takim razie. Czy my mamy wystarczające... Tak, mamy. Więc zrobimy sobie jaskółkę, świetnie. Teraz będziemy mieli ją za każdym razem odnowioną, gdy będziemy medytować, jeżeli oczywiście wystarczy nam przedmiotów do jej zrobienia, składników właściwie. Użyję już jedną, bo jesteśmy trochę ranni. Również, czy to jest lepszy pancerz? Nie, to jest gorszy pancerz, dobra. Teraz tego się modlę, aby to, co spotkamy w tym znaku zapytania, nas nie załatwiło, nie rozjechało jak ciężarówka. Co tutaj jest za przedmiot? Gul. Dobra, więc tego gula załatwimy, być może z konia. Uciekł ode mnie, skurczy syn. Jak widzicie, gdy przytrzymujemy lewy przycisk myszki, gra włącza nam zwolnione tempo, niczym w Matrixie, więc ułatwia to walkę odrobinę. Niestety płotka wpadła w panikę. Dobra, będziemy walczyć z nim normalnie. Użyjemy znaku Quen, tu mamy kilka tych guli. Przydałoby się zrobić olej na trupojadę, bo tutaj trupojady są dosyć częstym problemem, który napotykamy. W sensie te góle nie są jakimś specjalnie dużym wyzwaniem. Możemy użyć igni. No, o ile dobrze pamiętam, góle są na igni również wrażliwe. Jeszcze jeden gól. No to zapraszam. Zapraszam pana gula do tańca. Chodź tu. I tak, przepraszam, jeżeli wydaje się być teraz troszkę jakby nie w temacie, co robiliśmy ostatnio. Nie grałem na tym save'ie z tydzień. Jeżeli mam być szczery, tak, wydaje mi się, że w piątego ostatni raz grałem. Troszeczkę pozapominam, ale szybko wrócimy do tematu tutaj. Najwyraźniej ludzie teraz mogą się tutaj modlić w spokoju, więc Geralt, dobry wiedźmin Geralt po prostu. I również możemy tutaj u zielarza coś kupić, bo zielarz tutaj zaczynał urzędować. No proszę. Weźmiemy sobie jad. Coś jeszcze tutaj mogę zahachmycić. Tutaj mamy jad i chyba dmuchawiec, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego dmuchawiec jest potrzebny, ale tego nigdy za wiele składników. No, zobaczmy, co ten zielarz nam może sprzedać i właściwie zobaczmy też, co byśmy chcieli zrobić. Olej na upiory. Przepraszam, trupojady. To chcieliśmy zrobić. Czy mamy w ogóle? Mamy. Czego nam potrzeba? Potrzeba nam, uwaga, dwugrot. Więc zobaczmy, czy masz może dwugrot. Potrzebuję dwugrotu. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi a może towary. I tobie coś sprzedam. Jeżeli coś sprzedajesz takiego. Jak dwugrot wygląda? Nie mam zielonego pojęcia. Dmuchawce masz. Jest dwugrot. Ile za sztukę? 3. Ile potrzebowaliśmy? 8? Czy coś w tym stylu? Mogę sobie pozwolić nawet na 8. Więc to nie jest problem. Właściwie. Pokaż zobacz mi, czy czegoś nie mogę sprzedać. Czy on kupuje rupiecie zwykłe? Nie, nie kupuję rupieci zwykłych. To jest niefortunne dosyć. W takim razie to jest wszystko, czego potrzebuję. Dzięki. Bywaj. Bywaj. Dobra. I teraz powinniśmy móc zrobić sobie olej na trupojady. Przeciw trupojadom. Świetnie. Potrzebowaliśmy tylko 4, co prawda. Trochę przesadziłem, ale to nic. I teraz zauważyłem, że za niedługo będziemy mieli poziom nowy. Nie hola, tylko wiedźmin. Poza tym proszę mi tutaj nie krzyczeć. Wow, chciałem jakiś żart rzucić, ale nie jestem w stanie wykrzesać z siebie czegoś takiego. I tu mam samouczego oleja. Oczywiście oleje działają tak samo jak w poprzednich częściach, czyli smarujemy nimi miecz i później jest ta broń skuteczna na dany rodzaj
potworów. W tym przypadku na trupu jadę oczywiście. Dobra, co tutaj mamy? Zapiszemy grę. Medalion drży. Miejsce mocy. Okej. Okay. Pytanie jest, co tego miejsca mocy strzeże. Również jakaś skrzynia, buty myśliwskie. Zwykły przedmiot. Tak, gro. Wiem, jak się korzysta z olejów. Nie chcę ich używać teraz. Czy ja muszę zrobić to? Prawda? Przeciągnij olej na pole odpowiadający stalowemu bądź srebrnemu mieczowi. Świetnie. Świetnie, gro, dziękuję. Buty myśliwskie są gorsze od butów, które teraz mamy. A możemy do tych butów umieścić glif i igni. Teraz będziemy mieli mocniejszy znak odrobinę, więc w sumie czemu nie. Dobra, pokonajmy niedźwiedzia 6 levela. Kurde. 6 level niedźwiedzia to jest dosyć dużo i chyba musimy stalowego używać miecza na niego. Jeżeli pasek życia jest biały, musimy używać stalowego, jeżeli jest biały, to musimy używać miecza srebrnego, jeżeli jest czerwony, to chyba stalowego. Nie jestem pewien. Na niedźwiedzia warto używać oszołomienia, tylko jak widzicie, my praktycznie mu nic nie jesteśmy w stanie zrobić, więc to będzie długo trwało. Możliwe, że zrobię tutaj cięcie, bo oczywiście jesteśmy w stanie go pokonać, ale z racji naszego levelu niskiego zajmie to dosyć dużo. Myślę, że użyję puszczyka, który przyspieszy regenerację znaków, bo musimy używać oszołomienia i używać mocnych ciosów, które zadają tutaj makabrycznie wysokie ilości obrażeń rzędu 30 punktów. No i mam nadzieję, że to przeżyjemy. Dobra, użyjemy kolejnego znaku, oszołomiony jest 30. Dobra, myślę, że teraz musimy odskoczyć. Tutaj też odskoczymy. Panie niedźwiedziu, co pan taki zły? Czemu pan pilnuje tego miejsca mocy, co? Myślę, że mogę jeszcze jeden cios oddać. Świetnie. Puszczyk przestał działać nam dosyć szybko. Ale tak jest życie. Mamy znak dostępny. A już powiedzmy nie ma 1/4 życia ten niedźwiedź, więc powinniśmy mu dać radę. Okej, gdzie on? Czy on reiteruje? Nie ma uciekania. Pola pokry. Trzeba honorowo tutaj walczyć. Możemy też używać uników. Niedźwiedź ma atak AOE do przodu. Jak widzicie, trochę wiem o tych potworach i przeciwnikach, które spotkamy w tej grze. Oczywiście z racji tego, że w tym momencie mamy już ponad 20 godzin i gramy na streamie. Ale to tylko nam pomoże w sprawnym pokonywaniu przeciwników. W ogóle prawie dostałem, co użyję jest kulki, bo lepsza i śmierć byłaby tym potworem. Szybkie ciosy shiftem. No kurczę, walną mnie jeszcze raz. Widzicie? Niedźwiedź może nas załatwić w łatwy sposób. Naprawdę musimy zachować ostrożność. Nie możemy być zbyt pewni siebie. Uj, shit. Tak, walka w Wiedźminie III bardzo mi przypada do gustu. I daje mi dużo emocji. Adrenaliny. Więc tak zdecydowanie na plus jestem tutaj. No tak, właściwie. O kurde, Geralt, umieraj. Użyjmy z kółki. Abyśmy się tylko nie zatruli i puszczyka użyję. To są i tak wszystkie nasze eliksiry, więc już więcej ich nie użyję. Okej, okay, niewiele brakowało, abyśmy oberwali to niedźwiedzia. Pogam spieral. Nie da się zabić. Więc kółka będzie 6 sekund jeszcze trwała. Już więcej nie mamy eliksirów na regenerację życia. Zostaje nam tylko woda, więc tutaj przyniosę wodę i będę się wodą próbował podleczyć. Jak jest kółka przestanie działać, co się właśnie stało. Okej. Okay. Oszołomienie. I spróbujmy go wykończyć, zanim on nas wykończy. Jest! Nowy wpis w bestiariuszu, niedźwiedź. Świetnie. Surowe mięso, niedźwiedzie sadło i niedźwiedzie skóra. Wszystko jest, no, wartości powiedzmy takiej sobie. To jest załatwiony konik przez niedźwiedzia, najwyraźniej. To jest koń w ogóle, czy to sarno była, nie wiem. I użyjemy miejsca mocy. Zatrzymujemy E. I zyskaliśmy jeden punkt umiejętności. Co jest oczywiście doskonałą wiadomością. Teraz przypiszemy. Kontynuuj. Tak. Chcę wybrać szybki atak. To jest najczęstszy atak, jaki się używa w tej grze, więc to nie jest głupi pomysł, aby to zrobić. Wybierz i rozwiń jedną z umiejętności, klikając na niej prawym przyciskiem myszy. No to chcę ten wybrać. Czemu nie chcesz mi pozwolić na to? A no tak, bo jestem derpem. Musimy na to kliknąć na dole. Teraz musimy przenieść naszą umiejętność tutaj. Aby umiejętność działała, musisz ją najpierw aktywować, umieszczając ją w dowolnym polu na umiejętność. What? Umieszczając ją w dowolnym polu na umiejętność. Okej. Okay. Świetnie. Doskonale. Wybierz miejsce. Rozwój postać. Tak. Dobrze. I tutaj będziemy mogli umieszczać mutageny, których na razie nie mamy.
I jesteśmy blisko też levela. Zaraz znowu na myśl. Dobra. Napiję się tej wody. Poczekamy, aż się nam żywotność zregeneruje. Zaznaczymy na mapie kolejny znak zapytania. Który jest dosyć daleko. Tutaj mamy dwa i tu jest jeszcze jeden. Okazuje się, że tutaj chyba był jeszcze jeden, tylko że go przez przypadek musieliśmy odkryć. Nie, nie jestem pewien. Dobra, zapiszemy grę i odpoczniemy. Przy odpoczywaniu oczywiście stworzymy na nowo wszystkie nasze eliksiry. To nam pomoże w przyszłości. Mamy puszczyka już i teraz będziemy mieli również jaskółkę. Świetnie. Dobra, to jedziemy do następnego znaku zapytania. Jeszcze tylko te dwa sprawdzimy. Możliwe jest nawet, że nie będziemy w stanie tam wyczyścić terenu, bo stwory mogą być zbyt wysokiego levelu. I później ruszymy dalej robić questy. Będziemy musieli też podjąć decyzję, w którymś momencie z jakiej szkoły chcemy korzystać. Czy chcemy korzystać z średnich pancerzy, z lekkich, czy z ciężkich. Ja bym się skłaniał ku średnim. I chyba tak zrobię. Będziemy średnie nosić pancerze. Powiedzmy, to jest taki kompromis pomiędzy osłoną a szybkością ataku i ruchu. Mam nadzieję, że tak to działa. Myślę, że tutaj tego pewien nie jestem. I gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj powinno coś się znajdować. Tylko co? Też przydałby się nam olej przeciw upiorom. Do tego, że doszliśmy ostatnio, jak graliśmy wspólnie. Przy okazji załatwiania upiora ze studni. Ale na pewno by się to przydało. To jest chyba też miejsce mocy. Okej, czy coś tego miejsca mocy strzeże? Magia to nie. Miejsce mocy. Ale mamy szczęście. Dobra, zaczerpnę. Dostaliśmy jeden punkt umiejętności, świetnie się składa. I od razu go przypiszemy. Prawdopodobnie przypiszę go znowu do pamięci mięśniowej, żeby szybkie ataki nam więcej zadawały obrażeń. Doskonale. Dobra, wracamy na płotkę i idziemy do kolejnego znaku zapytania. Który jest tutaj? On jest dosyć daleko, więc możliwe, że tam spotkamy coś niebezpiecznego. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest jakaś wioska również. Czasami w opuszczonych miejscach możemy znaleźć właśnie bandytów, tak jak i w tym przypadku. O kurde, dezerter drugiego poziomu. Mamy jad przeciw ludziom? To jest jad wisielców, o ile pamiętam, nie mam. Mamy olej przeciw upiorom tylko. No nic. Dezerter. Użyjemy znak kłan, żeby nam dał tutaj możliwość. Z ludźmi się ciężko walczy, bo oczywiście oni blokują ciosy. Potwory rzadko tego to robią. I tutaj będzie dosyć zabawnie przez chwilę. Chyba jeden pokonany, jeszcze mamy jednego. Użyjemy znaku kłań. No chodź, chodź o dezerterze. Okej, oberwał. Tam jeszcze jest ktoś z duszą bodajże. Czy czymś w tym rodzaju, więc nie jest to za wygodne. Jeden załatwiony, jeszcze ten. Spróbujemy go załatwić. Ten ma topór. Więc poczekamy, aż odda cios. I wtedy będziemy robić odskoki. Ała. Teraz u mnie nie zadziałał niestety. Ała, nie obrywałem strzał. Użyję jaskółki. A gdzie jest ostatni? Tutaj jest ostatni. Skąd jest? Pierwszego levelu. Geralt. Au. No. No i po facecie. Tyle mu przyszło z zaczepienia nas. Co my tutaj mamy? Stara niedźwiedzia skóra. Wow. Fiolka. Świetnie. Srebro. Butelka wody. Schemat jakiś na miecz. Prawdopodobnie, nie jestem pewien. Jakiś odwar. Zaraz zobaczymy, co to wszystko jest. Nie było tutaj jakoś, powiedziałbym, super, jeżeli chodzi o loot. Plus, tam jest wilk, który mam nadzieję mnie nie zaatakuje. Coś jeszcze tutaj jest ukrytego? Tutaj. Okej. Doskonale. I te dwa trupy przydałoby się sprawdzić. Okej. Zobaczmy.
w rzemiośle, coż to za broń? To jest to. I to jest na level 13, miecz srebrny. Niezłe cacuszko, trzeba przyznać. To jest na poziom drugi i w sumie chętnie bym to zrobił. I nawet mogę to już zrobić w tym momencie. Zobaczcie, jaki duży upgrade, jeżeli chodzi o naszą obecną broń stalową. Więc super. Dobra, teraz zajmiemy się questem, który polega na odnalezieniu części rynsztunku szkoły Żmii. Tylko, że gdzie mamy pojechać? W którą stronę? Tutaj, na górę. Którym by tam się dostać? Możemy zaczepić to miejsce. Tutaj, o ile pamiętam, są dosyć wysoko levelowe postacie, więc nie będę tam szalał. Ale kilka znaków zapytania też sprawdzę po drodze. Zobaczymy. Zobaczymy sarenki. Holy shit. Więc tak, czeka nas naprawdę długa przygoda. Ale skończyliśmy Wiedźmina 2, więc żeby zakończyć naszą przygodę wspólną z serią Wiedźmina, musimy zakończyć również trójkę. Plus nie sądzę, żeby było wiele serii na YouTubie z Wiedźmina 3, która będzie w miarę kompletnie ukończona. Więc fajnie byłoby to zrobić. Dobra. Co my tutaj mamy? Jakieś dziwne zaciachy mam niekiedy. Musiał chyba troszeczkę pobawić się opcjami. A co to jest? Blackout. Blackout chyba jest przydatny, więc chętnie skorzystam z tego Blackoutu. Coś jeszcze interesującego? Dużo roślin. Właśnie mieliśmy się czymś innym zająć niż zbieraniem. Więc jedziemy dalej. Jedziemy dalej. To jest 200 metrów stąd. Znaki zapytania całe. Będziemy oczywiście musieli zachować ostrożność. Zapiszmy grę już nawet. Na wypadek jakiegoś fejla. Wezmę tą, powiedzmy, jaskółcze zielo. Ziele. Jaskółcze zielo. Piękne było. Chyba, że to był dmuchawiec. Myślę, że nawet to był dmuchawiec. Ciężko odróżnić. No i tu mamy kompletnie opuszczoną wioskę. I jakiś quest na dole jest. Zobaczcie. Czemu by go nie sprawdzić? Zobaczmy, co to jest. Być może coś interesującego. Kto wie? Tego questa chyba nie robiłem. Ostatni raz coś pożyczyłem. Aha. Staruszka. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie! Patelnię! Patelnię zgubiłaś, o mój Boże. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. No cudownie. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Okay. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Okej. Zaiste porywająca historia. Naprawdę. Naprawdę. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. O kurde, on tam to chyba ciekawe. Leży. Jasne, pewnie, czemu nie? Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. No. Lepiej tu zaczekaj. Zlecenia na patelnię mamy. Dobra, zapiszmy grę. Drzwi do chaty są zablokowane. Użyj wiedźmińskich zmysłów, przytrzymując, aby przeszukać wskazówek. Okay.
Niektóre tak. Możemy zniszczyć te drzwi, wyważyć je za pomocą miecza bądź znaku. My użyjemy znaku Ward, którym praktycznie w staruszkę walnąłem, ale mniejsza. Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, jest dużo skrzyń. Blacha z ciemnej stanie, okej. I fajka, świetnie. Zresztą musi do kupca zawitać, żeby sprzedać klika, nie potrzebujemy rzeczy. To tłumaczy smród. Aha, mamy tutaj zwłoki. Pęknięty monokl. Ciekawe. Jest tu ten monokl. Nic, nic. O, temerski miecz krótki. Księżycowe drobiny, przedmiot magiczny. Jakiś schemat. Bełty z tępym końcem i odwar z widłogona. Dobra, sprawdźmy tego gościa. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. No mi też to mówią. Nie wiem, gadanie do siebie to piękna cecha. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Aha, okej. Ci co, listy mam sprawdzić? Tak, mamy patelnię, żebyś wiedziała. Coś tu jeszcze jest? Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Jakieś nadpalone papiery mamy. I tego chyba nie mogę sprawdzić, mimo że ewidentnie gra tu... O, była opcja przez chwilę. Podnieś. No i Geralt podpali świeczkę. To się często zdarza w tej grze niestety, są z tym problemy. Moim największym problemem z Wiedźminem III jest sposób, w jaki kolory... W jaki questy są zrobione. Często musimy szukać czerwonego koloru na zielonym tle, co oczywiście jest koszmarem dla daltonisty, ale dajemy radę. Dobra, staruszko. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie. A inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? No, nie żyje. Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Ciekawe, co mi dała. Sobie na ale nie jestem w stanie stwierdzić. No. Zakończyliśmy zadanie. Jestem ciekawy, czy możemy przeczytać te rzeczy, na które on na was grał. Tutaj. Na spalone papiery. Byliśmy umówieni. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się, ryzykowałem życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że niewrogacka armia jest lepiej zorganizowana, a wy, nieczytelne, przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie. Jesteśmy pamiętliwi. Dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas spotkania. Nie wiem, o co chodzi. Być może to jest jakiś quest, cholera wiem. Co my tutaj otrzymaliśmy? Jakiś miecz, który jest gorszy. Najwyraźniej. Nie wiem, co otrzymaliśmy, mówiąc szczerze, nie zwróciłem uwagi. Dobra, nieważne, ale mam też level. I tutaj zainwestujemy punkty, bo mam jeden dostępny. I być może zainwestujemy w techniki szkoły kota? Nie. Może instynkt przetrwania zwiększa maksymalną żywotność o 500? Czemu nie? To jest, wydaje mi się, rozsądne. I przenieśmy to tutaj. Genialnie. Dobra. Świetnie, więc mamy drugi poziom. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy na mapie w tym momencie. Tutaj. Więc tak, odwiedzimy ten znak zapytania. Te trzy zostawimy sobie być może na później. I wracamy do podki. Więc to była ciekawa przygoda. Z patelnią. Zlecenie na patelnię. Okej, niech będzie. Okej, babcia nam dała po prostu jedzenie. Tak wydaje się. Chleb, jabłuszka i tak dalej. Sok jabłkowy. Okej. Niech będzie. Nie narzekam. Zawsze coś. Zawsze... Coś z czyją pomocą będziemy mogli sobie życie zregenerować. Co my tam mamy? Psy, albo wilki raczej. To jest już niedaleko, więc zejdę z konia, zapiszę grę. Zobaczmy, co my tutaj możemy spotkać. Aha, wygląda na to, że to są upiory.
Nie, to jest miejsce mocy znowu. Holy shit, ale mamy... Medalion drży. To miejsce mocy. I chyba jest upiór. Z upiórem walczyliśmy już, więc wiem, że damy radę. Potrzebujemy znaku... Jerden. Ale wydaje się mi ignorować skubaniec. Zobaczcie, weźmy sobie... Zaczerpniemy z tego miejsca mocy i chyba stąd pójdę po prostu. Ha. Ale jaja. Dobra, spadamy. Nie chcę mieć do czynienia z upiórami. Myślę, że to jest rozsądne posunięcie. I jeszcze ten znak zapytania. Chcę zwiedzić. Więc chodźmy. No! Więc tak, świat gry jest obszerny. Już mam trochę zdanie wyrobione na temat tej produkcji i zdecydowanie jest to jedna z lepszych gier, jakie grałem, jeżeli chodzi o RPG. I też jak to wiele razy podkreślałem, nie jestem fanboyem Wiedźmina. I mówię to z czystego serca, jako gracz graczowi polecam tą grę z całego serca i tak naprawdę nie powinieneś jej oglądać, tylko w nią grać sam, bo dużo tracisz. Dobra, Utopiec, czwarty level. To jest dosyć duży problem, właściwie rzecz biorąc. Coś, przygotujemy sobie kłen. Czy nie mamy przeciwtrup pojadą, ale chyba robiłem ostatnio. Ale go przecięliśmy na pół. Holy shit. No nieźle. Okej, przepraszam za tą przerwę. Budzik zaczął mi dzwonić, a to jest dosyć wczesna pora. Dobra, klucz z temerską lilią. Ukryty skarb tu jest najwyraźniej. Którego strzegą wydawać by się mogło tylko dwa utopce. A skarb jest ewidentnie tam. Załatwmy tego utopca, żeby nas nie dręczył pod wodą. Zobaczmy. No, od razu mi kłęd ściągnął pod czystym. Nie widzę tego. Te utopce nie są aż tak dużym problemem. Mimo, że przyzwyczają nas levelem. Więc się cieszę. Mózg utopca. Dobra. No i sprawdźmy ten skarb w takim razie. Nurkuj Geralt. Mamy klucz. Pokryte krwią rozkazy wojskowe, floreny, srebrny naszyjnik z bursztynami. Insygnia temerskich sił specjalnych. No to ci niespodzianka. Nowe zadanie. Temerskie precjoza. Okej. Okay. Czy to quest jakiś? Kompletnie nowy. To by się spodziewał, że quest dostaniemy w tym miejscu. Dobra, zobaczmy co to za quest w takim razie. Poszukiwania? A, temerskie precjoza. Przeczytaj, znalezione pismo. Jasne. To będzie tutaj. To jest to. Z rozkazu setnika nakazuje się, co następuje. Mają zostać odeskortowani na północ do granicy przy Oxenfurcie. Gdzie będzie czekał na nich redański oddział, jako szlachetnie urodzeni temerczycy znajdują się pod specjalną opieką i nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą ze sobą, jest ich własnością i ma nią pozostać. No dobra. Ale co nam... W czym to nam pomoże? Szukaj zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. I to jest 200 kroków stąd, w tamtym kierunku. Dobra, czemu nie? Płotka, chodź do mnie. Zrobimy to przy okazji. Może naprawdę coś ciekawego tam znajdziemy. Choćby na handel, albo jako broń. Nie wiadomo. I tak zapisuję często grę, bo zgony się będą zdarzać, to jest nieuniknione. Ta gra potrafi być brutalna miejscami. Coś mi się wydaje, że tutaj spotkam bandytów znowu. Albo nie, to chyba jest jakiś chłop, który zbiera jakieś owoce. Nie, nie za bardzo. Będę sobie do młyna sprawdzić, co tutaj się dzieje. Co w tym młynie? Okej. Weźmy z konia. Tu mam jakieś skrzynie. Kozie skóra, okej. I... toporek, rękawice myśliwskie. O, ciekawe. To może być lepsze niż to, co mamy w tym momencie. Lekka zbroja i nie, nie jest lepsze. Ale ma lepsze bonusy. Właściwie, więc jest. Ubierzmy to na siebie. No i co? I najwyraźniej musimy wejść do tego domku. I zobaczyć, co tu się dzieje.
Domek był na pusty, aczkolwiek jest szansa, że możemy zejść na dół. O tak. Ależ wieje. Aha. Kinetyczne uderzenie, Ardy. Aha. Geralt się nam zbagował. Dobra, rozwalimy to w takim razie, niczym. I chyba to są te skarby, o których była mowa. Myśliwskie spodnie, ale nieźle. Jakieś ostrze. Składniki, receptura jakaś. I tymerska żytnia, zabezgrana kartka nowogierskiej korony, świeca, srebrny imbryk. To jest chyba to. Zakończyliśmy zadanie nawet. Więc tak, to zdecydowanie było to. Dobra, wyskakuj na górę, Geralt. Zobaczmy te rzeczy nowe. Czy to są jeszcze spodnie? Są lepsze. Świetnie, mamy nowe pory. To jest gorsza broń, okej. Jestem ciekawy. A zresztą mniejsza. Dobra, quest wykonany. To mnie cieszy. Jest 10. Niby jest pogodnie, ale widzę, że tam stamtąd chmury zaczynają nadatywać. Plus wiatr się zrywa chyba. Więc było będzie trochę mniej przyjemnie. Mniej sielankowo. Dobra, wracamy do poszukiwania tego rynsztunku, który jest 130 metrów od nas. I on jest w dodatku przy tych znakach zapytania. Więc w sumie... Holy shit, dużo tych znaków zapytania, co? Ale warto je zwiedzać, jak już na pewno sami zauważyliście. No pojadę tędy. Tutaj w tym forcie zakładam... O, jest kolejny. To jest cmentarz przy białym sadzie. I chyba jest tak, kolejny znak mocy. Czy mamy olej przeciw upiorom? Trupojadą, fuck. Nie mamy przeciw upiorom. Cały czas o tym zapominam. Zakładam, że tutaj będziemy mieli do czynienia z uporem. To miejsce mocy. Z upiorem, a nie z uporem. No z uporem też, ze strony upiora. Albo inaczej. Skłuczy ziele pewnie. Mogę skorzystać z tego miejsca. O, upór, silny level. No, my jesteśmy na drugim levelu. To jest troszeczkę szalony pomysł. Żeby z nim walczyć, jeżeli mam być szczery. Użyjmy puszczyka, przygotujmy znak 1. Bądźmy gotowi na jego atak. O właśnie. Okej. Okay. Skoczymy, użyjemy znaku. On już nie będzie wleciał. Teraz mamy szansę zadać kilka ciosów. Oczywiście musimy pamiętać, żeby upiór pozostał w tym kręgu. No, zreiterował skurczysyn. No dobra, chyba wszedł na dół do tej kaplicy. I zaraz tam będzie cieniutko sobie weźmiemy. Zyskaliśmy jeden punkt umiejętności. Genialnie. Który przeznaczę oczywiście na... pamięć mięśniową. Tak mi się wydaje. Potwierdź. Świetnie, mamy już trzeci poziom tego. Zobaczymy jeszcze, czy tutaj czegoś nie można zdobyć. To wygląda jakoś interesująco, nie. Wygląda to, że tutaj nic nie można. Czy co, trzeba zejść na dół do kaplicy. Chyba użyję kota? Mamy kota? Nie, nie mamy kota, musielibyśmy go stworzyć. Dobra, będziemy słabo widzieć. Dużo miksur musimy stworzyć, żeby być tutaj w pełni przygotowanym na starcia różnego rodzaju. Wciągnijmy miecz, rozwalmy to, zapiszmy grę. No i oby nam to wyszło. Jest, dopiero. Czy nie ma większego znaku? No, raz go trafiliśmy, teraz musimy poczekać, aż on znowu wejdzie w płotkę. O, widzicie, jak on mocno bije? Nie ma z nim żartów. Możemy puszczyka również. Znowu będziemy musieli znak postawić. Ale myślę, że warto tutaj zawitać. Dobra, zgubimy się do tyłu, żeby wszedł pułapkę. A skurczybyk. Nienawidzę walczyć z nimi w zachodnich pomieszczeniach, bo to się właśnie tak kończy. Jest kółka działania, nie działa. Użyjmy jej. I znak. Chodź tu. No chodź. Zapraszam. Pana upiora. No, wpływaj. Chodź, chodź, chodź. O skurczysyn. Widzicie? To jest właśnie problem z nimi. Zapiłodnijmy ostatni zapis. No ale jednak, my mamy drugi level, on ma 6, ale damy mu radę. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Być może puszczyk na wstępie. Użyjemy znaku Jerden na wstępie. Lepiej dopóki się nie rusza. O mój Boże, to chyba był sposób na niego najlepszy. Uda się zabić Geralt, bo idzie naprawdę dobrze. Jest. Okej. Okay. No nic, trochę tam sfailowaliśmy, trzeba przyznać.
Przeszukajmy to miejsce i zobaczmy, czy wizyta tutaj się opłaciła. Możemy zapalić pochodnie. Właściwie. Żeby trochę jaśnie było. Mamy tu jakieś zwłoki. Miecze ze Złotego Miasta i tępy topór. Jestem ciekawy tych mieczy ze Złotego Miasta. Przynudno, magiczny i broń stalowa i mamy miejsce na ulepszenie. Więc dobra sprawa. Nowigradzki miecz długi i rękawice myśliwskie. Jestem ciekawy. On jest gorszy. No, lepsze obrażenie zadaje, ale nie ma... Nie ma miejsca na ulepszenie. A właściwie to chyba go założę, bo sam nie mam jak ulepszyć tego miecza na razie. Czemu nie? Jest więcej zwłok. List Kolgrima z cechu żmii. To jest chyba to. Schemat. Srebrny miecz wiedźmińskiego z cechu żmii. O! Wykonaliśmy quest. Zobaczmy, jak ten srebrny miecz wygląda. Z cechu żmii. I pierwszy poziom. Moglibyśmy go zrobić, tylko potrzebujemy sztaby srebra. Okej. Okay. Dobra nasza. Dobra nasza, czyli ten quest wykonany. Kompletnie przez przypadek tak naprawdę. Ale wizyta tutaj zdecydowanie była opłacalna. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Magia to miejsce mocy. Tak, już z niego korzystaliśmy, Geralcie. Najlepsze jest to. Czy coś tu jeszcze w pobliżu jest? Właściwie, no jest oczywiście. Tutaj dwa znaki zapytania. Plus tutaj quest. Główny. Mamy jakieś questy poboczne jeszcze? Nie, mamy tylko ten. Więc chyba na samym odcinku zwiedzamy jeszcze więcej znaków zapytania i wyruszymy do... na przygodę z głównym questem tutaj. Będziemy tam najwyraźniej się pytać Nilfgaardczyków o Yennefer. Może być interesujące. Dzięki za oglądanie, ludziska. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj.